mną Szaleni Klubowicze, z którymi znowu bawimy się w klubie Park. Tutaj jak to na imprezie, są chłopaki, dziewczyny, tańce, jest zabawa i dobra muza. I taki właśnie klimat chcielibyśmy wam przekazać na wasze domówki. A jak? Porozmawiam z klubowiczami. Oczywiście nie zapomnę też o najlepszej klubowej muzie, którą będziemy grać dla was przez całą noc. Zbiorę też pozdrowienia. No to co, zaczynamy! Potęczy, porozmawiamy z klubowiczami, zbierzemy pozdrowienia, ale zawsze w każdym miejscu, w którym jesteśmy, chcemy wam pokazać, jak wygląda klub, impreza, jak wyglądają klubowicze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda impreza w warszawskim klubie Park, to zobaczcie już teraz. Weronika, czy jesteś studentką? Jestem studentką. A co studiujesz? Transport na Politechnice Warszawskiej. Który rok? Czwarty. O, a dziennie czy zaocznie? Dzienne. I jak ciężko jest? Nie. Naprawdę jest bardzo sympatycznie. Polecam każdemu. Czyli czas na imprezowanie jest? Zdecydowanie, jak właśnie widać. I jak często ci się zdarza wychodzić na imprezki? No, wyjątkowo często, ponieważ jestem członkiem samorządu studentów Wydziału Transportu, więc organizując imprezę, automatycznie jestem na nich. A jakieś domówki też wchodzą w grę? No, oczywiście. A gdzie mieszkasz? Akademik czy...? Akademik, jak na prawdziwego studenta przystało. I ile masz współlokatorek w pokoju? W pokoju? Żadnej. A, czyli jedynka? Pokój jedynka, tak. Ale jakby w segmencie mam o wiele więcej znajomych, więc nie szykamy naprawdę, nie nudzę się zupełnie. Ale to jakiś luksusowy akademik, ja myślałam, że pokoje nie, 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 nie. Zupełnie zwykły akademik, naprawdę. Ale a nie wolałabyś ze współlokatorką? Ja już mieszkałam ze współlokatorką i przyszedł czas na mieszkanie samej po prostu i tyle. Czyli co, były jakieś spiny między wami? Nie, nie. Po prostu. Tak, no tak, po prostu. A ile masz wzrostu? Ponad 1,80. I ciężko jest znaleźć chłopaka, który będzie od ciebie wyższy? Ciężko, ale nie szukam przede wszystkim na siłę, więc... No nie jest dla mnie takie... ciężkie.
ani bolesna, ani nic w tym rodzaju. Ale, bo wiesz co, ja mam 1,68 m i zazwyczaj są albo równi, albo delikatnie wyżsi. Takie czasy po prostu moim zdaniem, naprawdę. A miałaś kiedyś niższego chłopaka? Nie. A dopuszczasz taką opcję, jakby ci się spodobał jego charakter? Nie. Nie wchodzi to w grę? Niestety nie. Okej. Okay. A na roku chyba jest mało dziewczyn? No jest, co roku jest coraz więcej, ale faktycznie nadal przeważają mężczyźni na naszym roku, więc... I masz jakieś fory w związku z tym? Nie? Nie mam, naprawdę nie mam. Okej, okay, chcesz kogoś pozdrowić? Wszystkich, którzy to oglądają, naprawdę, nie mam pomysłu, ale wszystkich, którzy to oglądają, naprawdę, pozdrawiam serdecznie. To dzięki bardzo, dobrej zabawy. Dzięki bardzo. Oglądacie projekt Imprezka na antenie SK TV. My dzisiaj bawimy się w warszawskim klubie Park. Jak widzicie, impreza tutaj już nieźle się kręci, a dbają o to DJ-e. Kto zadbał o muzykę na waszych imprezach? Oczywiście my, czyli SK TV. A jak? Puszczając najlepszą klubową muzę przez całą noc. Więc jeżeli parkiet na waszych imprezach jeszcze nie wygląda tak jak tutaj, to nic się nie martwcie, bo już teraz wysyłam wam dużą porcję najlepszych eskowych klipów. Gramy! Na imię? Kamila. Kuba. Czy jesteście parą? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy znajomymi z tego samego rocznika na całym wydziale z Politechniki Warszawskiej. A co studiujecie? Administrację. I nauki społeczne. No, trzeba dodać, bo nie tak, tylko administracja. Uzupełniacie się. Tak, prawda. Dokładnie. Ja bardziej administracyjnie, a Kuba bardziej tak ekonomicznie. Jadę jej na psychikę. A jak często imprezujecie i czy zawsze imprezujecie razem? Znaczy, zazwyczaj imprezujemy, jest to wtorki i czwartki. Zazwyczaj jakaś domówka albo do jakiegoś klubu wypad, ale tak dwa razy w tygodniu to tak zawsze impreza. No to powiedzcie mi, czy macie ty chłopaka, a ty dziewczynę? Ja mam chłopaka. Ja jestem wolny. Okej, czy chłopak nie jest zazdrosny, że imprezujesz z przyjacielem? Nie, bo mamy takie zaufanie do siebie, mimo tego, że jesteśmy na odległość. To jednak każdy ma takie zaufanie do siebie, bo on ma też tam znajome, ma koleżanki. Ja mam też tutaj, ale właśnie myślę, że związek polega na tym, żeby sobie ufać wzajemnie. I wiem, że ja też o tym wiem. No i takie podejście mi się bardzo podoba. Ale czy ty szukasz dziewczyny? Aktualnie? Powiem tak, jeśli ja jako student muszę powiedzieć, że najważniejsze dla mnie jest nauka. Więc tylko nauka. To oficjalnie, a nie oficjalnie? A nie oficjalnie, to oczywiście, że nie. A zdarza ci się też poprosić do tańca jakąś dziewczynę, czy tylko tutaj przy przyjaciółce spędzasz czas? Oczywiście, skoro widzę, jakaś dziewczyna fajnie tańczy, fajnie się rusza, to wiadomo, że zabiorę ją do tańca i razem idziemy w parkiet. Dzisiaj jakiś taniec był już? Jeszcze raz? Czy dzisiaj już był jakiś taniec? Aktualnie nie, bo jestem na razie od godziny tutaj, więc spokojnie, jeszcze się rozkręcam. Okej, chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mojego chłopaka, który o, jest... tak, koniecznie, tak, koniecznie. Właśnie. Jest częstochowy i pozdrawiam moją młodszą siostrę Zosię. Ja pozdrawiam całą grupę czwartą, Polityka Warszawska, Administracja Nauki Społeczne. Trzymajcie się! WRS oczywiście. Dzięki bardzo. To jest projekt Imprezka, a jeżeli twoją ulubioną częścią naszego programu są pozdrowienia, to trafiłeś idealnie. Jeżeli znasz kogoś, kto imprezuje w warszawskim klubie Park i mógłby cię pozdrowić, to też idealnie. Dlaczego? Bo ja właśnie teraz ruszam na parkiet, aby zebrać wszystkie pozdrowienia. Siemanko, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam mojego przyjaciela Michała Jakubczaka, który aktualnie siedzi w domu i nie przyszedł tutaj. Oj, niech żałuje. No, żałuj mordo, żałuj, że cię nie ma. Zajebista impreza. Pozdrawiam. Mogę pozdrowić swoją przyjaciółkę Ola. Jest tutaj? Tak, jest tam. Tam jest. A kogoś, kogo nie ma tutaj z nami? Oj, nie, raz.
Jeszcze nie, no bo moją Olę, przyjaciółkę. Dobrze, to pozdrawiamy Olę, dzięki. Cześć, chciałabyś może kogoś pozdrowić na antenie SK TV, bardzo proszę. Tak, pozdrawiam Klaunki, która się ze mną bawi świetnie. A ja pozdrawiam drugą P, drugą z administracji. Chciałbym pozdrowić wszystkich tu zgromadzonych, dobrze się bawię. Dzięki. Asia jest z T7. Hej, czy chciałabyś może kogoś pozdrowić? Nie, chyba mamę, o mamę. Tak, mamo, bardzo cię kocham. A koleżanka? Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam tylko kolegę, co mi zabrał czapkę. Chciałabym pozdrowić swoją mamę i ją serdecznie uściskać. Mamo, kocham ciebie. Chcesz może kogoś pozdrowić? Pozdrawiam swoich przyjaciół z SGH. Dzięki. Cześć. Ja bym chciała pozdrowić cały ZSP. My nie jesteśmy z Polibudy, tylko ze Zgiechu, ale często bawimy się w tym klubie i jest super, naprawdę. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Owszem, chciałbym pozdrowić moją mamę, bo bardzo ją kocham i wierzyła we mnie przez całe studia, które wczoraj udało mi się skończyć, więc ją pozdrawiam właśnie. Kogoś jeszcze? Tatę. A ze znajomych? Nie. Tylko mamę i tatę. Dobra, to dzięki. To już koniec? Tak. Naprawdę? Tak, do pozdrowienia. Witam panowie, witam, witam. Czy chciałby pan kogoś pozdrowić może? WRS Transport, mordo. Dzięki. A koledzy gdzie uciekli? Wszędzie są. Cały klub. Wszyscy są moi koledzy, wiadomo. Projekt Imprezka to najbardziej imprezowy program na antenie SK TV. A skoro już mowa o imprezach, to każdy, kto chociaż raz był na imprezie, ten wie, że nadchodzi taki moment, w którym impreza się kończy. Każdy, kto oglądał projekt Imprezka, też wie, że taki moment nadchodzi, że musimy zakończyć i on właśnie nastał. Ale spokojnie, bo przez całą noc w SK TV będą leciały najlepsze klubowe hity i oczywiście już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! La 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 la